kochani, my ludzie reagujemy. To znaczy, jak jest jakiś bodziec, na przykład uderzysz się młotkiem w palec, au, to reakcja jest natychmiastowa. Na bodziec, który dotarł do twojego mózgu, reakcja jest natychmiastowa. Tylko, że ten bodziec czasami tak od razu do mózgu nie dociera. Bo jeżeli na przykład wypijesz szklankę wódki, to ja nie jestem natychmiast pijany. Na to mój organizm potrzebuje kilkanaście minut i przez kilka godzin jestem pijany. A potem przechodzi. Wkaca czasami. Jeżeli jem coś, co jest niewłaściwe dla mojego organizmu, to ta reakcja nie jest nawet po kilkunastu minutach. Czasami jest po kilku godzinach. Po kilku godzinach może być reakcja, jeżeli zjem ogórki kiszone i popiję siadłym mleczkiem, to mogę dostać po kilku godzinach rozwolnienia. Ale jeżeli swojemu organizmowi nie dostarczam trucizny, tylko nie daję mu tego, co on potrzebuje, na przykład witaminy C, to moje zęby nie wypadną następnego dnia. Dostanę szkorbut nie następnego dnia, a po wielu, wielu miesiącach. I podobnie jest z innymi składnikami naszego pożywienia. Jeżeli nie dostarczam wystarczającej ilości potasu, to mój mózg natychmiast nie przestaje myśleć. On dopiero po jakimś czasie pod wpływem tych niedoborów nie jest w stanie produkować radosnych emocji. Na te smutne, negatywne, depresyjne nie potrzebuje energii, nie potrzebuje wysiłku, nie potrzebuje potasu. I tak jest nie tylko z potasem. Dlatego, jak chcesz być radosny, to radośnie się zastanów, czy to, co wkładasz na talerz, jest dobre dla twoich emocji, dla twojej radości, dla twojego poczucia szczęścia, dla twojego zdrowia. A jak będziesz chciał być przekonany, że tak, lub dowiedzieć się więcej, to zapytaj, odpowiem ci. Lub przyjdź na kurs.